Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowane i zapraszam Was na pierwszą część filmiku, gdzie jest taka mała organizacja i metamorfoza dwóch pokoi i to będzie pokój mojego młodszego syna, jak również taki gościnny. I one wcześniej wyglądały tak, zaczynamy właśnie od tego gościnnego. Te meble zostały zabrane przez mojego syna, dlatego musiałam sobie tutaj wymyślić coś innego, ale w pierwszej kolejności opróżniam wszystko ze swoich rzeczy. Powiem Wam, że tak naprawdę jeszcze nie zdążyłam tam się tak ugościć, że tak powiem, w tym pokoju, a już muszę wyjmować te wszystkie rzeczy. Kanapa również została wywieziona. Niestety nie miałam innych tych podkładek filcowych, dlatego tak trochę dosztukowałam to. No i tak na razie pokój prezentuje się po wyniesieniu łóżka i rozkręceniu szafy. Zanim jeszcze nowe biurko zostało skręcone, to w zastępstwie wzięłam sobie dwa stoliki, na którym stał laptop. No i tutaj już zabieramy się za skręcanie. I jak zawsze postaram się Wam w opisie pod filmikiem podlinkować wszystkie rzeczy, które były użyte podczas nagrywania tego filmiku. I tak biurko prezentuje się po skręceniu. Mój syn młodszy ma tego typu właśnie biurko, tyle że zamiast tej szufladki takiej pośrodku ma tą szufladkę, na taką półkę na klawiaturę. Ja jednak wolałam z szufladą taką, w której można będzie coś schować. Do wytarcia używałam tylko wilgotnej ścierki.
empty body lines are the answers. Write down all your memories, feel the things you wanna feel, yeah. In the empty body lines are the answers. Oh, watch me. I układam rzeczy z powrotem. To jest też tak naprawdę wstępna wersja. Ona będzie pewnie z czasem trochę się modyfikowała. Zależało mi na tym, żeby no na razie wszystko ułożyć, żeby to nie leżało gdzieś tam w tych pudłach w pokoju. Jednak w poprzednim, w zasadzie to nie było biurko, tylko toaletka. Tam były szafki, one były trochę głębsze i tam mogłam użyć innych pojemników. Niestety tutaj do szuflad te pojemniki się nie mieszczą, więc o właśnie o te pojemniki, o które teraz tutaj widzicie. One się do tych szuflad nie mieszczą, więc wykorzystałam póki co takie koszyki. Ja te koszyki miałam w łazience. Ja nigdy nie pozbywam się różnych organizerów. Ja je wynoszę na strych, bo wiem, że kiedyś może mi się znowu przydadzą. Jednak te koszyki to nie jest jeszcze to, co bym chciała. Póki co jeszcze nie mam jakiegoś takiego pomysłu, jakby to jakoś tak fajnie zorganizować. Też nie chcę za bardzo kupować niczego nowego, bo wolę wykorzystać na razie to, co mam. Wstępnie nie jest najgorzej, ale to nie jest jeszcze to, co ja bym chciała. To jest na pewno też pierwsza część, tak jak Wam wspomniałam na początku. Więc mam nadzieję, że już podczas drugiej pokażę Wam, że to biurko będzie trochę lepiej zorganizowane. Ta szuflada akurat jeszcze mi jak najbardziej odpowiada, ta najwęższa. A już te pozostałe, no to nie do końca. No i teraz przechodzimy do pokoju mojego młodszego syna. I dlaczego w ogóle połączyłam to? Ponieważ ta szafa, którą widzicie tutaj, ona będzie przeniesiona właśnie do tego pokoju gościnnego, ale to też już zobaczycie w następnej części. A tutaj kupiliśmy taką nową, już większą, którą zaraz zobaczycie. Przy okazji to też był dobry moment, żeby te rzeczy zostały przejrzane i syn mógł pozbyć się tych, w których już nie chodzi. I tu już jest początek składania szafy. Ja ją składałam wspólnie z tatą, więc niestety też nie jestem w stanie Wam pokazać całości tego etapu. Tu już trochę więcej. Tak naprawdę to już był ten moment przed przybijaniem pleców, jak ja to mówię. I jak widzicie, kupiliśmy taką narożną. W tym pokoju jest komin. No i no nijak, żeby go jakoś fajnie ominąć, ale stwierdziliśmy, że w taki sposób ta szafa będzie stała i w tej takiej przerwie będą tam haczyki. Zresztą wcześniej też były tutaj haczyki i on różne plecaki mógł tam sobie powiesić, czapeczki czy nie wiem, jakieś rzeczy na basen. Teraz po prostu będzie miał tych haczyków więcej, ale to też musimy najpierw kupić i wtedy tam wszystko będzie to zamontowane. Ta szafa tak naprawdę w środku wygląda bardzo podobnie do tej, którą miał mój starszy syn. Był bardzo zadowolony z tej narożnej. Ta szafa jest dość pakowna, więc stwierdziliśmy, że skoro wiemy, że się tego typu szafa sprawdziła, no to zamówimy po prostu podobną. I to już był wieczór, jak ja układałam do tej szafy.
Mi zależało tylko i wyłącznie na tym, żeby trochę ogarnąć rzeczy z pokoju, żeby po prostu nie leżało to wszystko na łóżku, na biurku, żeby zwolnić te rzeczy. Ona prawdopodobnie troszkę będzie zmodyfikowana, jeżeli chodzi o wyposażenie, bo planuję dokupić takie organizery. Ja je miałam wcześniej w szafie właśnie u mojego tego starszego syna, jak również w swojej szafie. Nie wiem, czy kojarzycie takie szare, materiałowe. Wiem, że one tutaj się bardzo fajnie sprawdzają na tych półkach, tylko że muszę podjechać. One chyba kiedyś były w Pepco, nie wiem, zobaczę, czy nadal są. Ale oczywiście w następnej części pokażę Wam, jeśli nastąpi jakaś tam zmiana w niej. Oto są tego typu organizery, jak tutaj widzicie, co włożyłam na górę. Ten już jest bardzo stary. On już naprawdę ma tyle lat, że ja się dziwię, że on jeszcze daje radę. No a szafa póki co prezentuje się tak. Ja Wam dziękuję bardzo za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się, pa, pa.